Witam Was z Paraguay Live. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, jak chronić pieniądze przed inflacją. Wielu z Was zadaje mi to pytanie i dlatego postanowiłem poświęcić krótki odcinek na ten temat, jak zabezpieczyć Wasze pieniądze przed inflacją. Jak wielu z Was już wie, jesteśmy wraz z małżonką 22 lata w Ameryce Południowej i dokładniej mówiąc w Paragwaju. Mówi się w Paragwaju jak w raju. Tak całkiem oczywiście nie ma, bo nie ma róż bez kolców, ale chciałem właśnie Wam opowiedzieć krótką historię, jak zrobiliśmy, jak do tego doszło i dlaczego zdecydowaliśmy się na chronienie naszych zysków oraz oszczędności. Dlatego krótko, dlaczego w ogóle znaleźliśmy się w Paragwaju? Wówczas, czyli ponad 20 lat temu, też zauważyłem, że praktycznie pracuję i więcej muszę pracować z każdym rokiem, a mniej można odkładać. Nie wiem, czy Was to też dotyczy, ale to jest kwestią istotną dla nas. Dla mnie przede wszystkim była to kwestia decydująca o emigracji. I dokąd wyemigrowaliśmy? Właśnie do Ameryki Południowej, do Paragwaju. Nie gdzie wszyscy idą. Kanada, Stany czy inne państwa, Australia. Nie. Trzeba iść tam, gdzie jeszcze można coś zainwestować. Wasze oszczędności, gdzie można zainwestować i w ten sposób naturalnie ochronić inwestycje przed inflacją. Dlatego jestem przekonany, że nie zdradzę Wam żadnego sekretu, jeżeli powiem Wam, że właśnie szukaliśmy państwa, gdzie podatki są niskie, czyli te nasze oszczędności chroniliśmy poprzez to, aby inwestować ponownie pieniądze i nie płacić wysokich podatków. To było pierwsze przemyślenie, które miałem. I dlatego zainwestowaliśmy przede wszystkim nasze oszczędności właśnie w Paragwaju i do dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni. A więc przede wszystkim w dzisiejszych czasach jestem przekonany, że jest to konieczne, tak, żeby chronić właśnie te pieniądze, te oszczędności, nieraz może nawet całego życia, żeby je właśnie dobrze ulokować, dobrze zaoszczędzić. Jak myśmy to zrobili i dlaczego? Zaraz Wam w skrócie powiem. Oczywiście dlaczego? Sprawa jest oczywista. Nikt nie chce pracować, oszczędzać i jeżeli włożycie na książeczkę, to chyba sami wiecie, co Was oczekuje. Druga kwestia to jest bezpieczeństwo inwestycji. To było dla nas też ważne. Ja nigdy nie grałem w jakieś gry hazardowe, czy nie inwestowałem, gdzie dzisiaj zainwestuję 50 tysięcy dolarów, jutro mogę mieć 200 tysięcy dolarów, a pojutrze mogę nie mieć nic. Jeżeli do tych osób należycie, to uważam, że taka inwestycja właśnie, jak myśmy to zrobili, jest odpowiednią również dla Was. Zainwestowaliśmy w Paragwaju, jak już wspominałem, w nieruchomości.
Oczywiście, wielu z was powie, Zbyszek, to co ty, nieruchomości? Ja nie mam $500,000, czy $1,000,000, czy $300,000, aby inwestować. No i właśnie tutaj pewno leży problem, że nikt z was, czy może mało z was interesuje się nieruchomościami właśnie w Paragwaju, twierdząc, że przy tak skromnych oszczędnościach nie możecie tego zrobić. Ale ja twierdzę i zobaczcie na moim własnym przykładzie, że jest to oczywiście możliwe. Dlaczego? Ponieważ ceny są atrakcyjne zarówno działek budowlanych, jak i samych nieruchomości. I dlatego zawsze pokażę wam właśnie, jak na przykład w dniu dzisiejszym, czy w ostatnich tygodniach budujemy dom około 90 metrów kwadratowych, tak jak już mogliście zobaczyć wcześniej. Chłopaki robią, robimy to z architektką, czyli plan jest super. Plan jest domu około 90 metrów kwadratowych. Jak to robimy? Oczywiście mamy albo własne plany domów, które udostępniamy wam, lub naturalnie wy przedstawiacie nam nasz plan i wy dostarczacie ten plan, a my realizujemy wasze plany dotyczące budowy domu. Mamy super chłopaków, którzy to robią. I tak na tym przykładzie 90 metrów kwadratowych jest to 3 miesiące czasu, pisemnie 4 miesiące, deszcz może padać i dom stoi gotowy. Do cen zaraz przejdę. Aby nie przedłużać, działki budowlane, kwota od $15,000, działki od 360 metrów kwadratowych, a dom, weźmy konkretny przykład, na przykład 90 metrów kwadratowych, 80 lub 100 metrów, takie domy najlepiej inwestować właśnie w takie nieruchomości. Dwa pokoje, trzy pokoje góry, które możecie dobrze po atrakcyjnych cenach zainwestować i dobrze potem odsprzedać naturalnie. Nie dzisiaj inwestując, a jutro sprzedając. Trochę czasu musi minąć. Ale powracając do kwestii, ile to kosztuje, to kwestia jest w granicach 500, 600, $700 za metr kwadratowy domu pod klucz. Do tego wszystkiego musicie jeszcze doliczyć około 10% różnych opłat dodatkowych. Notariusz, przepisanie własności i tak dalej, plus naturalnie płoty i kwestie ogrodu. Także, aby to nie było zbyt oszczędnie policzone, musicie to wliczyć w koszty. Uważam, że wam pomogłem. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi inwestycjami, chętnie jestem do waszej dyspozycji, również nasz cały team i czekamy na wasze zapytania. Najlepiej na dole pod wideo, w opisie wideo i oczywiście również przez WhatsApp czy poprzez maila, którego podam w opisie wideo i również pod wideo. Także sądzę, że pomogłem wam, przemyślcie tą kwestię. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, piszcie i widzimy się w następnym wideo. Żegnam, dziękuję za wasz poświęcony czas i zobaczymy się w następnym odcinku Paragwaj Live.